Witajcie studenci, nazywam się Tadeusz Lisiecki, tak jak wy byłem studentem 10 lat temu, ja skończyłem akurat UMK w Toruniu. Nie byłem bardzo wzorowym studentem, ale skończyłem dość dobrze pracę magisterską i wiecie co, ja tak jak wy goniłem na tych studiach za zaliczeniami, chciałem się podobać, chciałem tak jak wy i nie powiecie, że jest inaczej, spodobać się jakiejś dziewczynie, żeby nie wrócić sam na wiochę. Tak wy też tak samo macie. Syndrom piątego roku. Nie mówcie, że jest inaczej. Ale wiecie co? Jest na to wszystko lekarstwo. Na odrzucenie, na samotność, na bieg w tym życiu. I powiem wam, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie to jest Jezus Chrystus, żywy Bóg. Ja wiem, że się śmiejecie, dlatego że dla mnie to też była abstrakcja w tamtym czasie, bo ja Boga wcale nie szukałem. Miałem na Niego wywalone, bo w tym czasie Bóg w moim życiu w ogóle nie działa tak jak w waszym. Ale pewnego dnia spotkałem człowieka, który mówił mi o dobrym Bogu, że Bóg to jest osoba i że On zmienia życie. Ale to jest osoba, która nie przychodzi do człowieka, jeśli człowiek go nie zaprosi. To nie jest diabeł. Diabeł to jest bita bała, który właduje się do człowieka, do jego życia, bez względu na to, co on chce, czy on nie chce. Ale Bóg to jest dżentelmen. Bóg to jest dobra osoba i On nie przyjdzie do was, do waszego życia, jeśli Go nie zaprosicie. Ja wtedy, jeszcze te 10 lat temu, nie zaprosiłem Go do swojego życia, bo ja Go nie potrzebowałem. Ja potrzebowałem pić, potrzebowałem bawić się, ale ja miałem lęk w sobie. Wiecie, ja też śpałem, ale z lęku bałem się zrobić to, wejść w to głębiej. Ja też próbowałem, ale wystraszyłem się i przestałem to robić, bo byłem tak słaby. Dzisiaj, kiedy 4 lata temu spotkałem w swoim życiu żywego Boga, kiedy On do mnie przyszedł i wiedziałem, że w środku jestem martwym człowiekiem, a to jest przedziwne uczucie, kiedy myślisz, kiedy mówisz, kiedy słyszysz, a w środku wiesz, że jesteś martwy. Ja tamtego dnia wiedziałem, że w środku jest coś ze mną nie tak, że czegoś potrzebuję, że w moim życiu jest pustka, że w moim życiu jest lęk. I wiecie co? Żadna rzecz, żaden narkotyk, żadna kobieta, żaden facet, nic nie było w stanie zapewnić tej pustki. Nic nie zapełniło, nic. I wy też, zmierzając na tej juwenalia, nic tam nie znajdziecie, oprócz dobrej zabawy. Ale jak się skończy to o godzinie 24, wytrzeźwiejecie, to dalej wrócicie do swojej pustki. Ja tak wracałem, wracałem do swojej pustki. Ale te 4 lata temu, kiedy ja spotkałem człowieka, który powiedział mi o dobrym Bogu i zawołałem: Boże, ja chcę widzieć, jaki Ty jesteś naprawdę, czy ten człowiek kłamie, że Bóg jest żywy i że On czeka na każdego człowieka i chce, żeby to życie było inne. Ja mu wtedy nie uwierzyłem. Ja stwierdziłem, że ktoś tu kłamie. Albo kłamstwem jest to, jakie życie wiodłem te 30 lat, albo kłamstwem jest to, co on mówi. I wtedy zawołałem: Boże, chcę Cię poznać. I on do mnie przyszedł. Nie widziałem go, ani nie słyszałem, ale w moim sercu wiedziałem, że wszystko się zmieniło. Wszystko, wszystko. Nie musiałem się już bać. Nie musiałem się nikomu podobać. I nie muszę się nikomu podobać. Nie muszę pić, nie muszę ćpać. Mogę ćpać i mogę pić, ale ponieważ nie chcę, bo jestem wolny. Wolny. Wiecie, co to jest wolność? Wolność to jest możliwość wyboru. Nie macie wolności, bo bez Jezusa nie ma wolności. Bez Boga nie ma wolności. Nie ma radości, nie ma sensu życia. Ale wiecie, co jest dobra nowina? Bo Bóg przychodzi do każdego, kto do Niego zawoła. Dzisiaj, na tym miejscu, możecie do Niego zawołać, jeśli wezwiecie Jego imienia, a tak mówi Słowo Boże, że jeśli wezwiecie Jego imienia, to On do was przyjdzie. Ja wtedy zawołałem: Boże, ja uznaję Ciebie, Jezus, moim Panem i Zbawicielem. Ja chcę to życie zmienić i stać się nowym człowiekiem. To się nazywa nowe narodzenie. Musicie wszyscy się nowo narodzić. Musicie się narodzić. Ludzie, musicie się nowo narodzić. Musicie. Bez tego nie ma nieba. Niebo jest za darmo. Niebo jest za free. Za free. Za free. Naprawdę. Nie musicie być dobrymi osobami. Nie musicie się starać. Ja się nie staram, a mam wszystko. Mam żonę, dwójkę dzieci. Postawiłem dom. I mam super firmę i nie muszę nic z niczym się starać, bo jestem wolnym człowiekiem. Wolnym, wolnym. Życzę wam, abyście tutaj wrócili niedługo i słuchali dalej to, co do was będziemy mówili. Aby to słowo uwolnione do was, aby ono zostało w was po prostu wyryte jak na tablicach.
Ludzie, nowe narodzenie jest za free. Zawołajcie teraz albo w domu, kiedy będziecie samotnie płakać do łóżka, że wasz ukochany albo ukochana was zostawili. Pamiętajcie to, co do was mówię. Zawołajcie do tego Boga, a on na pewno do was przyjdzie. To jest osoba. To jest osoba, a więc gwarantuję wam, że on na pewno przyjdzie.